Dalszy etap zrywania podłogi wiejskiej. Dzisiaj nie będę Wam pokazywał żadnych narzędzi, elektronarzędzi i hałasował. Chciałbym się zająć troszeczkę historią i metafizyką tej całej operacji, bo zobaczcie, tutaj właśnie próbuję wyczyścić to, co było pod podłogą. I to jest bardzo fajne doświadczenie. Myślę, że Wam się przyda. Zobaczcie, tutaj trochę to wygląda jak wykopaliska, bo tutaj widać wszystkie rzeczy, które się wcześniej działy. Tutaj na przykład macie, ktoś kiedyś wkopał bloczek betonowy, na którym postawił legary. Tam dalej przy ścianie macie też wykopane w glinie koryto, którym była belka podłogowa. Więc zobaczcie, jak to wygląda, jak zdejmie się całą tą warstwę piachu, która się naniosła przez 70 lat i zostaje tylko glina. Czyli dokopają się, jak to archeologowie mówią, do calca, do miejsca, w którym już którego już ręka ludzka nie tknęła. Tutaj zobaczcie, dokopają się również do podstawy kuchni węglowej, która tutaj była, znaczy właściwie węglowej, opalana drewnem. I to jest chyba jedna z pożywniejszych rzeczy tutaj zrobiona. Widać trzy warstwy porządnie na przekładkę wymurowanych cegieł na zaprawę wapienno-piaskową. Tutaj trochę zaprawy widać zostało, więc wyrównali sobie pod trzon kuchenny tą powierzchnię. Tutaj jak zobaczycie te cegły, te kawałki cegieł i pokruszonych i kawałki kamieni zostawiłem, bo chciałem Wam pokazać, jak ktoś kiedyś przygotował to miejsce na budowę, że tutaj wykopał większy jakby dół na to, żeby z dun mógł zacząć pracę. Po czym z dun wymurował całą podstawę i zasypał to całą przestrzeń wolną między gliną a podstawą pieca właśnie tłuczni. Ja go teraz wyciągnąłem, tylko zostawiłem parę sztuk, żeby Wam pokazać. Chodzi o prawdopodobnie o to, żeby te cegły nie miały takich ruchów, żeby to jakby tu się nie zapadało, wszystko ładnie się trzymało. Pokażę Wam też, uważam, bardzo ciekawą sprawę na przyszłość. Często mamy na grupie posty o szczurach, myszach i tak dalej, więc pokażę Wam gniazdo. Gniazdo, były gniazdo szczura. Tutaj szczur miał swoje gniazdo. Pamiętam, jak Roman 15 lat temu skarżył się, że on mu nie daje spać. I rzeczywiście on podobno strasznie szaleścił w nocy. A tutaj Wam pokażę, jest dalszy, bo tam dalej się nie doszedłem. Ale dalej był korytarz dla borsuka, który tutaj miał swoją norkę. I chrapał nam w nocy, jak się tutaj sprowadziliśmy, to jeszcze tutaj mieszkał jakiś czas z nami. Wyprowadził się do jakiegoś bardziej spokojniejszego miejsca, ale chrapał nam strasznie w nocy. I teraz przy okazji właśnie tych prac archeologicznych, gdzie tutaj wszystko do tej, wyrównywałem sobie do tej żywej gliny, wykopałem również z gniazda szczura parę ciekawych skarbów, które sobie tam chomikował. Zobaczcie, tutaj mam skarby. Tak, kołderka z posiekanej folii. Z całej podłogi został tylko, znaczy z legarów, został tylko sęk. Nie wiem, po co wciągnął sobie fajerkę do gniazda. Buteleczkę ze spirytusem, pusta. Parę korków po winach. Korek po wódce. Jakiś słoiczek się komuś stłukł. Jedyna deska, jaka została z byłej podłogi, starej. No i tutaj wisienka. O, proszę. Mortadela. Czyli nasz szczurek żywił się mortadelą, wciągnął sobie to pod podłogę. Aha, jeszcze coś Wam pokażę, bo tutaj też były jakieś takie ciekawe artefakty. O, proszę, dwie fiwki Romana. Czyli no, wychodzi na to, że szczur pił, palił, nieźle się odżywiał, więc nie dziwota, że w nocy szaleścił. Też bym szaleścił po wódce i po papierochach. No więc, no tak, tak to wygląda. Chciałbym Wam jeszcze jedną rzecz pokazać. Zobaczcie, tutaj jeszcze podłoga nie jest zdjęta. I zobaczcie, jak nie ma pióro w pustu, tylko są szczeliny. Ile tutaj przez lata zbiera się różnych śmieci, które lądują pod podłogą w momencie zamiatania.
Widzicie, ile tego jest? I zobaczcie, to jest część ziemi, która przez 70 lat została naniesiona do chałupy. To już jest glina twarda, nieużywana, nigdy nie skuwana. W związku z tym tyle. Cześć, Czarnuszka. Hej, to jest nasz czarcik. Dzisiaj mi się śnił czarcik. Opiszę wam potem sen z czarcikiem. Więc to tyle się naniosło przez 70 lat na butach, przy zamiataniu i tak dalej. Ups, sorry, przepraszam. Żyjesz? I to też jakby daje nam taką świadomość, że jak zostawiamy pustkę powietrzną, to ona z czasem zaczyna się wypełniać tym wszystkim, co przyniesiemy do domu, zamiatamy, zmywamy podłogi i tak dalej, i tak dalej. To nie znika, to idzie pod podłogę wszystko. Tutaj wam pokażę, dlaczego ja zostawiłem pustkę powietrzną. Wtedy się oczywiście śpieszyłem, chciałem jak najszybciej zrobić podłogę tamtą, na tą. I postanowiłem, że nie będę tego zrywał, że to zrobię, jak będziemy robili ogrzewanie podłogowe. Niemniej zrobiłem taki manewr, który uważam, że bardzo słuszny. Wypuściłem tutaj w podłodze dziurę, tu była taka fajna zaślepka, która doprowadzała powietrze do kominka. I w związku z tym wzbudzała cyrkulację pod podłogą i kominek miał świeżą dostawę tlenu potrzebną do spalania, nie braną z pomieszczenia, z chałupy, tylko spod podłogi. W związku z tym miałem tutaj, nie było tu za dużej wilgoci, przy okazji nie miałem takiej cyrkulacji powietrza, tak się strasznie te ściany nie bruziły i tak dalej. Więc jakby to jest kolejna rzecz, którą wam radzę. Dawajcie doprowadzenie do kominka powietrze z zewnątrz. To jest bardzo ważne. Jak wiadomo, tlen jest bardzo ważny przy spalaniu. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć szybciutko. No to cóż, no coś chciałem powiedzieć, ale mi wyleciało z głowy. To może już przy kolejnym, następnym filmiku. Cześć, trzymajcie się. Hej, pa, pa.